Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, to jest program Allegro Manon Troppo. Witam Państwa serdecznie w 2024 roku. Jak tam było na Sylwestra, wszystko w porządku? Jakie nastroje u Państwa? Proszę pisać albo przekazywać telepatycznie swoje dobre myśli w tej sprawie. My, proszę państwa, dzisiaj spróbujemy podsumować śmiejący rok 2023, już miniony, i spróbować zabawić się w czarnoksiężników, przepowiadacze przeszłości, e, jeśli chodzi o rok 2024. A zrobimy to z człowiekiem, który tutaj jest właśnie Witam obecny. Bardzo serdecznie, pan Senatu. Witam państwa. Panem Michałem Kamińskim, który ma, jakby to elegancko powiedzieć, bardzo szerokie spektrum doświadczeń politycznych i jest, no, był w przeszłości znakomity, do dzisiaj jest, ale zostało mu tylko dlatego, to, że był dziennikarzem, znakomitym analitykiem rzeczywistości politycznej. I do tej zdolności pana marszałka dzisiaj się będziemy szeroko odwoływali. W związku z tym zaczynamy od trzęsienia ziemi, a potem w nadziei, że napięcie będzie rosło. Jaki to był rok, ten 2023 dla pis -u? To był rok, myślę, dla PiS-u testu przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, który ten test Jarosław Kaczyński oblał. Dlaczego? Ponieważ politycy PiS-u bardzo słusznie mówią, myśmy wygrali wybory. Po ośmiu latach rządzenia partia Jarosława Kaczyńskiego dostała najlepszy wynik ze wszystkich startujących w wyborach partii politycznych. I jest to fakt bezsporny. Można PiS kochać, można go nienawidzić, no ale ten fakt nie ulega wątpliwości. A mimo to Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi. Jeśli więc jakaś partia polityczna w dwudziestym którym roku swojego istnienia i po ośmiu latach sprawowania władzy, mimo... Wygrania wyniku wyborów nie jest w stanie rządzić, to co zawiodło? Zawiodło przywództwo, bo to przywództwo partii politycznej, prawo i sprawiedliwość, czyli Jarosław Kaczyński. Bo o ile w przypadku niektórych partii politycznych można mówić o pewnym kolegialnym przywództwie, to w przypadku prawa i sprawiedliwości i co tu dużo mówić również Platformy Obywatelskiej. Mamy do czynienia z przywództwem, które jest definiowane przez obu liderów tych partii politycznych i co więcej, jest to akceptowane przez wyborców tych partii. Bo zarówno wyborcy pis akceptują przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w swoim obozie, i oczywiście wyborcy Platformy akceptują przywództwo Donalda Tuska w swoim obozie. Tym niemniej, fakt, że Donald Tusk, który dostaje 30% głosów w wyborach, jest w stanie Stworzyć rząd, a Jarosław Kaczyński, który dostaje 35% głosów w wyborach, nie jest w stanie tego rządu stworzyć, to pokazuje wyłącznie to, że na poziomie przywództwa, czyli zdolności zapewnienia sobie swojej partii uczestnictwa we władzy, przywództwo Jarosława Kaczyńskiego kompletnie zawiodło. A, no to jakie były jego główne błędy, które doprowadziły do tej tragicznej dla nie niego działy. sytuacji? Nie, nie, nie. Panie redaktorze, powiedziałem przed chwilą, nie jest w stanie zdobyć. W większości w Sejmie, bo nie ale jest w stanie mieć kwalificacji. gdzie popełnił błędy? No, tylko Panie... to, że, że, że obraził wszystkich dookoła i nikt z nim nie chce się to, zadawać? To byłoby, kolokwial... może... to byłoby kolokwialne spłycenie problemu Jarosława Kaczyńskiego do formuły stricte towarzyskiej. To znaczy, że jest po prostu, przepraszam, pan się źle zachowuje, do pana nie zapraszamy do nas na obiad. No okej, okay, ale to jest jednak daleko większe. Pan się nie tylko nie źle zachowuje i dlatego nie zapraszamy pana na obiad, ale jeszcze pan w dodatku nie ukrywa tego, że o każdym z uczestników potencjalnego obiadu ma pan jak najgorsze mniemanie, i co więcej, zapowiada pan, że pana celem zasadniczym jest zniszczenie ludzi, z którymi pan ma usiąść przy stole. Jeżeli pan tak definiuje swoją rolę polityczną, to nie, nie dziwota, przepraszam, że użyję tego ludowego kolokwializmu, że nie chcą z panem rozmawiać. Panie Marszałku, I... miły, ale to jest przekaz do innych sił politycznych, ale to nie siły polityczne głosowały, tylko wyborcy głosowali, więc jaki błąd popełnił wobec tych ma, które dość, że tak się wyrażę, energicznie poszły, Panie, zagłosować na Panie, partie, które że nie są. To jest pisem. cały czas ten sam błąd. To znaczy, Jarosław Kaczyński uwierzył, to to był błąd, jeżeli on uwierzył, że jest w stanie zdobyć więcej niż zdobył głosów w roku nawet 19, no a było jasne, że partia po 8 latach rządzenia tego szczytu, który był w roku 19, już nie osiągnie, to nawet po, prosta matematyka. Prosta matematyka każe panu zadać sobie pytanie. Hm, mało wskazuje na to, by moja partia mogła samodzielnie rządzić. To jest dzisiaj widać wyraźnie, że to było zupełną mrzonką. Fakt samodzielnego rządzenia PiSu w roku 2015 był dziełem, przepraszam, legalnym, ale przypadku dużego politycznego szczęścia, które sprzyjało Jarosławowi Kaczyńskiemu. No ale to było szczęście. To był los na loterii, a nie e, wypracowane ja, ja, pieniądze. Tak. A nie wypracowane pieniądze. W związku z tym, jak już dostałem los na loterii, czyli samodzielna większość, to mogę zrobić dwie rzeczy z losem, jak każdy, kto wygrał duże pieniądze na loterii. Mogę to roztrwonić. I mogę to zainwestować. Jarosław Kaczyński to roztrwonił. Roztrfonił... Czy to było czytelne dla wyborcy z tak. powiatowego miasta, tak. gdzieś peryferyjnego. Nie pan i tak dalej? dlaczego to było czytelne. Oczywiście, to jest tak jak z panem Żordeu, który mówił prozą, nie wiedząc o tym, więc proszę nie posądzać wyborcy każdego o taki stopień analizy, który my tutaj dzisiaj sobie fundujemy. Bo oczywiście, że tak nie jest, tylko że wyborcy patrzą na to w inny sposób, ale to się sprowadza do tego samego. Samego, bo wyborca Trzeciej Drogi i wyborca PSL-u, i wyborca lewicy, czyli wyborca tych ugrupowań, bo ja nie mówię o wyborcy Platformy, bo wyborca Platformy jakby jest zdefiniowany przez samego Kaczyńskiego i przez samego siebie, że jest alternatywą stuprocentową dla PiSu, prawda? Więc jakby. No ale są inni ludzie. Platforma to jest 30%, i Kaczyński też to widział, że Donald Tusk. Osiąga pewien poziom, pułap, tak, pułap który też, którego też tak jak i on nie są w stanie przeskoczyć. Tylko Tusk wyciąga z tego. Wie pan, przepraszam, ja teraz to sprowadzam na poziom politycznego rzemiosła. Teraz tak. odsuwamy na chwileczkę wielkie idee, ubudu, bo kto jest agentem, kto jest czym, tylko sprowadzam to do tego, co dzisiaj decyduje, że być może nas już nie oglądają albo z nudów. Nas w tej chwili oglądają ludzie właśnie wywaleni z pracy, którzy jeszcze przed chwilą byli, siedzieli sobie w takich przepasnych gabinetach i byli prezesami, etc., etc., najrozmaitszych spółek i teraz, piu, nie, przestają nimi być. I oni sobie zadają pytanie – no, dlaczego nimi przestali być? To ja im odpowiadam. Dlatego, że wasz szef Jarosław Kaczyński jest złym szefem, po prostu. A, la, a Donald Tusk jest dobrym szefem swoich ludzi, ponieważ na poziomie czysto rzemieślniczym, Tusk, zdając sobie sprawę, że nie jest w stanie samodzielnie rządzić Polską, myślał i zadbał o to, by mieć potencjalnych sojuszników. Przy czym te relacje, wiadomo, że nie są łatwe, jak w żadnej koalicji, prawda, i tak dalej, ale ono to zadbał. My nie mamy żadnego problemu, i nie obawiamy się Donalda Tuska, rozmawiamy z nim, byliśmy z innymi, akceptujemy go jako przywódcę tego rządu, stawiamy na niego, nie mamy z tym problemów, bo on potrafił tak to skonstruować. Jarosław Kaczyński, całą swoją polityczną drogę pozbywał się zarówno, i to przez od siebie skromnego tutaj w ogóle nie będę zaczynał, dużo poważniejsi, mądrzejsi ode mnie politycy. Współpracowali kiedyś z Jarosławem Kaczyńskim i później od niego odchodzili. Od Radosława Sikorskiego, naszego ministra spraw zagranicznych, można zacząć poprzez wielu ludzi, mecenasa Giertycha, który był wicepremierem w rządzie i tak dalej, i tak dalej, ale bardzo różnych ludzi. Kazimierza Ujazdowskiego, Pawła Zaleskiego, Kluzi rostkowską prawda? Dzisiaj bardzo wielu ludzi będących dzisiaj, tak jak ja, poza Prawem i Sprawiedliwością, zostało przez Prawo i Sprawiedliwość wypychanych, bo chcieliśmy budować normalną centroprawicę w Polsce, a okazało się, że zaczynamy być na dro prostej drodze do faszyzmu. I po prostu zaczęliśmy z tego pociągu wyskakiwać na różnych etapach. Dobrze, ale... ale to nas dotyczyło, ale to tym bardziej dotyczyło reszty sceny politycznej. Jarosław Kaczyński konsekwencje, jak w ramach własnego obozu chciał się otoczyć tylko gronem... Pół mózg ich potaki, potakiwaczy, po taki Przepraszam, że tak powiem. To, Wybaczam panu chętnie. To, to tak samo z kolei na całej scenie politycznej inni ludzie musieli być zdrajcami, musieli być hołotą, musieli być trzecim sortem. No to trudno z hołotą, zdrajcami i trzecim sortem po Oczywiście ja mówię umownie, nie sprowadzam Rozumiem. tego do towarzyskiego wymiaru, tylko mówię, no jeżeli tak, tak. się zbudowało scenę polityczną, w której tylko ja jestem świę, świętym polskim patriotą, a cała reszta to zdrajcy, to dopóki nie jestem w stanie zagwarantować, że na mnie głosuje ponad 50% ludzi, to się muszę z kimś dogadać. A Jarosław Kaczyński, ja teraz mówię na poziomie totalnego ABC, nigdy nie powiedział swoim nigdy nie powiedział na komitecie politycznym, a wiem, bo sprawdzałem. Bo oni dzisiaj jeszcze więcej mi opowiadają. Nigdy im nie powiedział na komitecie, bo ja zadaję to pytanie pisowcom. A co on wam mówił? Co on wam mówił? Przez to, co ja mówię, jest oczywiste. I zresztą ja im to mówiłem też wtedy Ale na co wy liczycie? Na co wy liczycie? Przez samodzielnej większości nie weźmiecie, to jak chcecie rządzić z tą polityką. Prezes coś wymyśli. Tak mówili zawsze jego najwięksi krytycy. Dobrze, ale prezes, prezes to, że... był przekonany, sam to powiedział, że mamy czwórkę z przodu, mamy czwórkę z przodu. A w naszym systemie wyborczym, w naszej ordynacji Donta, prawda, ta czwórka z przodu gwarantuje samodzielne. Ale, panie redaktorze... Więc on żyje w, ale, ze złymi przy... sondażami w przy... rzeczywistości przysięgam równoległej? Przysięgam panu, przysięgam panu, sondaże, ja... Wielokrotnie, kiedy mi mówiono, że PiS będzie miał poniżej 30%, mówiłem, że to jest niemożliwe. Przepraszam, że tak powiem, dla każdego, kto się trochę zna na scenie politycznej, było jasne z grubsza, jaki będzie wynik wyborów. Z grubsza, podkreślam, było jasne również, że zadecydują, w związku z tym zadecydują niewielkie tylko przesunięcia, ale w związku z tym z grubsza było wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 30 kilka procent głosów. To znaczy, od co najmniej roku było wiadomo, że nie ma takiej siły politycznej w demokratycznym układzie, która spowoduje, że PiS dostanie więcej niż trzydzieści parę procent, bo nie było pomysłu. Panie redaktorze, jeżeli ja Panu przychodzę jako profesjonalny polityk i mówię, tworzymy razem partię, choć budujemy coś, prawda? Ja mówię bardzo upraszczając, no to skąd bierzemy wyborców? Ja, ja mam 5%, a to jest za mało. No to jeszcze musimy 3% zdobyć, żeby się liczyć. No to patrzymy, gdzie, skąd mają przyjść te trzy ja zadaję sobie, przecież Jarosław Kaczyński musiał swoim ludziom mówić, prawda, kochani, mamy teraz w sondażach 35%, to gdzie jest te dodatkowe 12-13, których potrzebujemy do samodzielnego rządzenia? No, gdzie? To miało być ciągnięcie. I on tego nie mówił. I, tak? Ale, tyk panie tyk redaktorze, radach. a czy jeżeli ktoś myślał, że te dodatkowe 13% głosów, których oni potrzebowali, zapędzi się do głosowania krzycząc, że Tusk jest niemieckim agentem, to było kompletną głupotą. Ja no też chciałem pana zapytać o te błędy w komunikacji. No. To mam znaczy, wrażenie, błędem... że one odegrały dość kluczową rolę. W... Błędem w komunikacji było to, panie redaktorze, błędem, który chwała Bogu uratował polską wolność. Błędem w komunikacji PiSu było to, że PiS nie zbalansował przekazu propagandowego. Prawo i Sprawiedliwość mogło sobie doskonale, ich czciarki przechodzą na myśl o tym, co by było, gdyby oni tak zrobili. Oni mogli doskonale pozostawić całą niszę skrajnie prawicowej propagandy, którą mają i mają tubę do niej, a telewizję publiczną przynajmniej taktycznie no, taka była wizja Dudy, który okazał się Ta bardziej dalekowzrocznym politykiem od Uspokoić, żeby ta, ta, ta telewizja publiczna nie była kolejnym elementem tej gigantycznej polaryzacji, która w sytuacji, w której nie masz szans na 50%, polaryzacja taka jest przeciwko tobie. I to jest zadziwiający błąd, który popełnił Jarosław Kaczyński. On zagrał na coś, co nie miało szansy się udać. Dobrze, Logicznie rzecz ujmując, bo powtórzę, on nie miał skąd wziąć tych 13%. Bo przecież do tych 13% trzeba było innym czymś docierać, miękkim bardziej przekazem, a nie łupaniem tego, tych ludzi. Ludzi, że Tusk jest niemieckim agentem. Bo to było jasne, że do tych ludzi Ale to to nie docierają. Też nie zdecydowali, czy jest niemieckim, czy rosyjskim. Bo to... To z... Zostawmy to. to w ogóle... nie, nie ma znaczenia. To kompletnie... tak? Kaczyński wie, że Tusk nie jest żadnym agentem. Ani niemieckim, ani rosyjskim, ani chińskim. O, Kaczyński to akurat wie na 100%. <laughs> to w takim razie proszę mi powiedzieć, czy. Teraz po tej porażce nie widać jakiejś, jakiegoś egzodusu z szeregów no, tego najbliższego otoczenia pisów, wręcz przeciwnie. Jarosław Kaczyński nie wydaje się, że zrozumiał przyczyny swojej porażki i dalej brnie w. W tę narrację o Tusku, w tę narrację o, o agentach i tak dalej. Ale, i tak dalej. On musi w związku i... z tym, jaka przyszłość go czeka i czy należy się spodziewać, że w PiSie będzie Kęsim, że najbliżsi jego Kaczyńskiego współpracownicy jednak yy, od niego się odwrócą? Ja myślę, panie redaktorze, że Kaczyński ma Pff, szczęście, przepraszam, że to powiem, z choroby, panu znowu chętnie. Z powodu choroby ziobry. To znaczy, jeden człowiek, który dzisiaj w obozie PiSu mógłby być wiarygodną alternatywą dla Jarosława Kaczyńskiego i Morawieckiego. I powiedzieć, to wyście przegrali, a ja miałem trafne diagnozy, oczywiście to by nie była prawda, tak. ale on miałby mandat do tego, żeby mówić, żeby przynajmniej mieć narrację, tak, która by mhm. powiedziała i to narrację, która by była kupiona przez dużą część tego obozu politycznego. Że przegraliśmy dlatego, że Morawiecki... No dlatego... ale to już raz było ćwiczone, prawda? Już, już, już Ziobro odchodził z 10, Cymańskim i tak dalej. Ponad 10 lat temu, panie no tak. redaktorze, I to, to już... był inny Ziobro i to była inna partia, która on ma dzisiaj dużo bardziej profesjonalną Ekipę, dużo bardziej są le lepiej przygotowani do uprawiania polityki niż byli paręnaście lat temu, ale ziobro jest chory. Ale właśnie, jest... niech pan powie, co z panem. A ziobrem, ja nie wiem bo... tego. Natomiast a nie wie pan co ewidentnie dla bo mnie. Bo mówiło się, że tak, no jest... był ja myślę... hospitalizowany ja w Lublinie, myśli... ale że potem gdzieś wyjechał za granicę. Panie redaktorze, nie pan. po pierwsze, każdemu człowiekowi w tym Zbigniewowi Ziobrze, że bo jasne, życzę zdrowia, i, i im, im ciężej jest chory, tym bardziej mu tego zdrowia życzę. To po pierwsze, a po drugie, powiem tak. Jestem przekonany, że to nie jest gra polityczna, tylko poważna choroba. Właśnie z tych powodów, o których panu powiedziałem. To jest tak naprawdę moment, na który Ziobro czekał od wielu lat. Tak. On pracował na ten moment. On pracował na to, by móc dzisiaj powiedzieć wszystko, co robił. Przez on wiedział, że nie obali tego KPO, że nie wyprowadzi Polski z Unii. Więc wszystko, co robił, to było czekanie na ten moment. PiS przegrywa wybory i ja, Zbyszek, wychodzę i mówię, kochani, mów a nie mówiłem, a nie mówiłem i to jest ten moment. Więc jeżeli go dzisiaj nie ma... To to jest również ten powód, że, że jedyny człowiek, który ma charyzmę na tyle silną wewnątrz pisu, że mógłby przynajmniej spróbować wygenerować jakiś sygnał w kontrze, no po prostu z powodów biologicznych Dobrze, a jest... czy Pis może istnieć bez Kaczyńskiego. Nie. Jakaś prawica w to Polsce proszę mi na teraz pewno. Zabawić się właśnie w tego czarnoksiężnika ze szklaną kulu, powiedzieć, jaka przyszłość czeka Kaczyńskiego, jaka przyszłość czeka Pis. Ja myślę, że Kaczyński dzisiaj to jest polityk, który jeszcze bardziej odrywa się od rzeczywistości i co więcej, w jakimś sensie nie ma innego wyjścia. Dlaczego? Dlaczego on dzisiaj nie ma innego wyjścia niż brnąć w szaleństwo? Bo tylko brnięcie w szaleństwo może uratować jego przywództwo. Bo jakakolwiek racjonalizacja polskiej polityki, jakakolwiek racjonalizacja, nawet na poziomie bardzo radykalnym, prawicowym, ale racjonalizacja przekazu politycznego, stawia przed obozem pis zasadnicze pytanie dotyczące przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Jakiekolwiek racjonalne myślenie w tym względzie każe panu zadać te pytania, nawet jak pan jest zwolennikiem PiS-u, z którymi obaj, jak zakładam, nie jesteśmy. Ale to są logiczne. no to jak mamy, jaka może być przyszłość PiSu, który bierze 30 parę procent? To co, albo myślimy jako PiS, że będziemy znowu brali 50 nigdy nie brali, to skąd mają teraz wziąć? To w takim razie, gdzie są ci koalicjanci? Ale już realnie, nie na gadanie bzdur, jak zdobyć koalicjantów przy takiej linii politycznej, jaką dzisiaj prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Nie jest to możliwe. I na te pytania w momentalnie one. one Muszą dotknąć przywództwa i wizji strategicznej Jarosława Kaczyńskiego, bo on na te pytania nie jest w stanie odpowiedzieć. No ale czy w jego anturażu jest ktoś, kto mu te pytania, te zarzuty mu postawił? To jest nasza rola. Te pytania my musimy zadawać w ich imieniu, bo pisowcy słyszą te pytania i nawet jak oni nie mają odwagi ich zadać, to sam fakt, że ja o tych pytaniach mówię, to są pytania, które są zabójcze dla, dla Kaczyńskiego wewnątrz, w środku prawa i sprawiedliwości, bo on ma na to głupie odpowiedzi. On nie ma żadnej wiarygodnej odpowiedzi do myślącego człowieka. A tam też. Są myślący ludzie, a ja proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że utrata pracy, utrata perspektyw i żona, kochanka bądź kochanek, który w, o, na otwarcie drzwi mówią, stary, wszystko się skończyło, to jest bardzo sprzyjający racjonalizacji myślenia czynnik w życiu. Rozumie pan? Naprawdę. Ci wszyscy ludzie, którzy jeszcze trzy tygodnie, cztery tygodnie temu mówili o bronie wiary, kościoła, narodu i wie pan, i byli pełni no nie, i ale... mogli panu godzinami opowiadać o spisku Putina, Sredera, innych ludzi i Nord Streamów, które pod Warszawą i tak dalej, i tak dalej. Nagle, kiedy, kiedy na konto przestaną płynąć grube dziesiątki tysięcy złotych za właśnie tego typu opowieści. Nagle ci ludzie zaczynają się rac... nagle wracają bardzo szybko na ziemię i zaczynają: a to jak my, to my już nigdy nie będziemy rządzić. To ja... A to dlaczego? A dlaczego wy nie chcecie? A dlaczego wy z nami nie gadacie? A nie pamiętacie, co o nas mówiliście, a nie pamiętacie, co robiliście, a jak mamy z wami gadać, jak wy uważacie, że my jesteśmy agentami, ale nie no, jakimi agentami? I się zaczyna kompletnie inna rozmowatka, już jest trochę za późno. Więc ja panu mówię, że dzisiaj trzeba zadawać te pytania w zastępstwie polityków PiS- których i nie zadają, bo to powoduje wewnętrzne drganie, ale powrócę. Jarosław Kaczyński nie ma innego wyjścia, bo on wie. Wie, że taka rozmowa racjonalna musi go doprowadzić do odpowiedzi na pytanie, ja przyjąłem złą strategię. Od początku mój pomysł był zły. Przecież on tego nie może powiedzieć. Dlaczego nie może powiedzieć? No bo, panie redaktorze, bardzo trudno jest powiedzieć, że całe moje życie jest do bani, tak? I całe to wszystko, co wydawało mi się, że zbudowałem, to tak naprawdę popsułem. No, no on bardzo ma dużą wprawę w przegrywaniu różnych wyborów, prawda, bo przegrał 8 razy, zanim w 2015 roku, jak pan powiedział, Szczęścia plus Zandberg mu załatwili tę fuchę. No to, y, to może powiedzieć, no tym razem rzeczywiście może się przejechałem, ale następnym razem będzie lepiej. No, Uwierzą mu? E, panie redaktorze, znaczy z całym No umiem, jeszcze wczoraj że... w Sejmie słyszałem y, jego współpracowników mówiących: zobaczymy za cztery lata, ale, I, ale my wrócimy, zobaczycie. Ale, no oni coś muszą mówić, panie redaktorze. No to też, ale pa, pa, proszę pamiętać, co mówił pan na przykład pan Marszałek Kos y, 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 Boże, pan Marszałek Karczewski? jak tylko prze... Marszałek no, Karczewski no, jak tylko przegrał wybory do senatu pisz Cztery lata temu. No, od, od początku słyszeliśmy, że za chwilę ta większość upadnie. Przecież z, pełno, z pewną siebie miną tak, mówili tak. w ogóle tak, jakby to było podgadywanie. Mówili, że na pewno większość upadnie, Grocki tak. nie będzie marszałkiem. Tak, i tak może dalej, przekupił tak dalej. część senatorów. Grocki tak. był marszałkiem. 4 lata. Większość się zrobiła jeszcze większa niż była na początku. Wszystko zagrało w tym senacie. Senat się okazał jakąś tam jaskółką w ogóle tego, co, co, co się dzisiaj dzieje. I co się z tych słów PiSów sprawdziło? Nic. I teraz oni coś mówią, no bo muszą mówić, więc oni mówią, że prezes już w się osiemdziesiątki poprowadzi ich do kolejnego z całym szacunkiem dla ludzi starszych ode mnie, bo w sumie aż tak bardzo nie są starsi. No, mam nadzieję. Ale, nie, nie, ale jak mówię, no ale po prostu trudno sobie wyobrazić osiemdziesięcioletniego Jarosława Kaczyńskiego prowadzącego partię do jednoosob jednoosobowego zwycięstwa w wyborach. Innymi słowy, PiS co zaniknie, rozpadnie się, Kaczyński ja myślę, drogą, zostanie zdezawuowany przez swoich współpracowników i będzie drogą, miał jakąś kadłubkową, kanapową natu, partyjkę, tak? Jak to drogą, będzie wyglądało? Naturalną drogą, panie redaktorze, i co więcej, drogą, którą powinni być zainteresowani wszyscy polscy patrioci, niezależnie od swojej proweniencji ideowej, jest to, by duża część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości wróciła do Europy. Ja to tak nazywam. Żeby Polacy, którzy... Często nie chcąc tego, tak naprawdę, ale miliony Polaków przez ostatnie lata głosowały przeciwko Europie, nie musząc tak głosować. Nic nie ma w Europie takiego i w integracji europejskiej takiego, co dużą część wyborców PiSu naprawdę od tej Europy powinno odpychać. Proszę mi wierzyć. I dzisiaj wielkim zadaniem jest to, byśmy spowodowali, że porządni ludzie, głosujący przez ostatnie lata na prawo i sprawiedliwość, nie będziemy ich i nie musimy, i nie powinniśmy ich zmuszać do mówienia, że oni źle zrobili, ani udowadniać im, że źle zrobili. To jest za nami i trzeba to zostawić. Ja mówię na poziomie relacji nie z bandytami, którzy kradli, tylko ja mówię o wyborcach. A tym wyborcom trzeba konsekwentnie przedstawiać ofertę: wróćcie do normalnej Polski, jest tu dla Was miejsce i wróćcie do naszej. Polskiej Europy, bo jest tu dla Was miejsce. I to jest polityczny plan, który także realizuje trzecia droga. To znaczy odwołanie się do tych wyborców z PiSu, którzy dzisiaj coraz bardziej, a za chwilę do nich ta beznadziejność strategiczna PiSu dotrze jeszcze wyraźniej po wyborach samorządowych. Dlatego one będą bardzo ważne, bo one to, co Panu teraz usiłuję powiedzieć, być może nieudolnie to przedstawiając, ale również wyjdzie nam w wyborach samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość za może się okazać, że znowu nie rządzi w żadnym województwie, i to powodem będzie nie dramatycznie niskie poparcie dla PiSu, tylko niezdolność do polityki koalicyjnej. I Prawo i Sprawiedliwość. A Jarosław Kaczyński, żeby być przywódcą, musi uprawiać politykę, która skazuje go na bycie singlem na koalicyjnym. Dlatego, że Kaczyński, by być przywódcą, musi być przywódcą radykalnym i opartym na wariackie teorie, bo wszystko, co sprowadzi go do normalnego polityka, powoduje, że on przestaje, być, przestaje się liczyć w tej lidze. Bo on, jako normalny polityk, jest słabym politykiem. On zaczyna być dobry i skuteczny tylko w tym świecie, który sam wykreował. W świecie pewnych wariacji, pewnych swoich e, e, tych. I, on jest, I jego wielkim sukcesem jest to, że my w dużym stopniu tańczymy w jego teatrzyku. To się kończy, i proszę zobaczyć: jak tylko kończy się teatrzyk, w którym on poustawiał swoje yy, klocki, to w tym momencie Kaczyński jest tak, jak widział pan chołownie na marszałka, znaczy na tym fotelu marszałka i tego, przepraszam, niezbyt dużego, rosłego pana Kaczyńskiego, któremu Hołownia, proszę powiedzieć, przez zwrócić uwagę, bez cienia jakiegokolwiek chamstwa, czy bez cienia jakiejkolwiek arogancji, po prostu pokazał jego miejsce na sali sejmowej. Kropka, tylko tyle, aż tyle. I proszę zobaczyć, jak to kompletnie. To rozbija mit. Ten, to, to, już, to już był taki sobie zwykły po prostu, jakiś poseł, który się zagalopował, którego mu marszałek zwrócił uwagę. I to jest coś, czego się boi Kaczyński. Kaczyński się boi normalności, bo on w normalności przegrywa. To niech mi pan teraz opowie łaskawie na moje pytanie. Jaka przyszłość czeka PiS i Kaczyńskiego, czy PiS się rozleci i czy Kaczyński zostanie przywódcą kadłubkowej kanapowej? On będzie przywódcą kadłubkowej, kanapowej partii, dopóki będzie chciał, i ta partia będzie posiadała realnie duże poparcie społeczne. Realnie duże poparcie społeczne. Jak duże? Panie redaktorze, to jest pytanie, czy utrzymam, czy, czy nie nastąpi podział radykalnej prawicy na trzy nurty? nurt pisowski, nurt narodowo-katolicki i nurt konfederacyjny i wtedy będziemy mieć trzy nurty. A ten konfederacyjny nie jest narodowo-katolicki? E, nie, ale on jest inaczej, inaczej narodowo-katolicki. Bardziej on jest faszystowski. Bardziej tak, tak bardziej taki, ja bym powiedział, populistyczno już współczesny. tak? Proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja odchodzi od tego stafażu, na poziomie, Ja mówię na poziomie Dobrze, propagandy. Dojdziemy do konfederacji, ale żeby nie iść za bardzo w dygresję, to proszę powiedzieć, a jaką rolę odegra po pierwsze odcięcie jednak od no, rzeki pieniędzy, która do Pisu płynęła i która dawała mu linkę życiową? No, dotacje, dotacje PiS będzie miało dalej, to są dalej potężne pieniądze. One pozwoliły Platformie żyć w opozycji, to w trudnych czasach i co całkiem nieźle żyć, więc nie myślmy o tym, że PiS nagle przestanie mieć kasę. Oni nie będą mieli po prostu nieograniczonych pieniędzy, ale dalej będą mieli ich bardzo dużo, jak na polskie warunki. I to legalnie je będą mieli, bo po prostu będą dostawać, jak każda partia, a oni dostali dużo głosów, dostaną dużą subwencję. To oczywiście nie będzie tak, tak, że na telefon będzie można prawda, budować sobie tu lotniska czy inne tego typu rzeczy, ale dalej jako partia będą mieli naprawdę godne pieniądze na funkcjonowanie. To, co im się kończy, no i teraz znowu, czy my zrobimy to finezyjnie, czy nie, to, co im się kończy, to wsparcie mediów publicznych. I teraz, czy my pójdziemy drogą, w której my odepchniemy widza telewizji publicznej, tego pisowskiego, od razu na samym wstępie mu, pokazując, że to nie jest jego telewizja, co mam wrażenie teraz się dzieje. I to jest droga donikąd, to jest droga wypychania tego widza do innych kanałów, choćby to, że zlikwidowano logo nie, wiadomości. Niech pan, ale niech pan się zlituje, znaczy 4 miliony widzów dla 19.30, to nie jest, to jest, teraz, to jest podwojenie, ten, to jest, tak? to jest, jest ten moment, efekt nowości. Jest tak? efekt nowości, ja mówię o tym, że za chwilę, nie, nie. Ja się ale pan cek... ma wrażenie, że... Ja, mam, ja jestem bardzo, powiem panu szczerze, profesjonalnie, ja jestem bardzo zły, że oni odeszli od, od wiadomości, od tego loga i od tej nazwy. To jest przez potężne... byśmy to... Jest pot, to, oni, myśmy to oddać, dlaczego nasza strona oddała te, to, to logo, wiadomości? To ludzie są przyzwyczajeni, że siadają 19.30 do wiadomości. Oni teraz zobaczyli nawet na poziomie wizualnym, że to nie jest to samo. A przecież oni są do tego przyzwyczajeni. Trzeba tam było posadzić innych ludzi, mówić inne treści, ale w tym samym anturażu. No to jest moim zdaniem podstawowa, e, podstawowa zasada. A myśmy od razu tym ludziom pokazali, że w ogóle to już jest koniec. A, a przecież oni oglądali telewizję. Ja nie mówię o lu Pana czy... Nie mówię Mówię przecież o mnie i o panu, bo myśmy jej nie oglądali, zakładam. Ja mówię o tych, co ludziach, którzy ubolewamy, ale zakładam, że oglądali tę telewizję, no bo jednak ktoś ją przecież to nie mało ludzi oglądało. Więc my powinniśmy tych ludzi się starać utrzymać i przekabacić, a nie wypchnąć. No, to jaką... Yy... Rolę odegra w przyszłości PiSu i w przyszłości w ogóle naszej 11 stycznia i ta manifestacja Polaków, którą Kaczyński zwołuje. Pan, nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek, to nie będzie wydarzenie, które cokolwiek zmieni w polskim. w polskiej polityce ono tylko, jeżeli będzie jakimś dużym, dużą klapą wizerunkową PiSu i Kaczyńskiego, no to, to tylko umocni to wrażenie, które proszę mi wierzyć, wbrew temu, co spin doktorzy różnie opowiadają dziennikarzom, ono. W PiSie narasta przekonanie, że Jarosław Kaczyński nie ma pomysłu na przyszłość. Oni gwałtownie teraz usiłują powiedzieć, że tym pomysłem jest najpierw, niech pan zwróci uwagę, najpierw, bo że będą walczyć z Federacją Europejską, tak? będą walczyć z nowym traktatem, którego nie ma, więc no, znowu bardzo trudno jest budować całą przyszłość polityczną, formacji politycznej na walce z czymś, czego nie ma. Tak? Jakby jawnie tego nie ma. A teraz z drugiej strony wygląda na to, że zaczynają wekslować, że i, i taki jest ich spin do mediów. Ach, ta sprawa telewizji nam pomogła, Obrana bo zjednoczyła. Bo... To jest bzdura kompletna. Nie jest żadna obrona demokracji, tylko koryta. No. To jest obrona koryta, przy którym siedzieli goście, którzy z dziennikarstwem nie mieli nic wspólnego, tylko byli całkiem sprawnymi, trzeba powiedzieć, Urzędnikami na odcinku ideologicznym, funkcjonariuszami, funkcjonariuszami propagandowymi te, państwa, e, znaczy, przepraszam, pa, państwo. No. Państwowej telewizji, czyli rządowej partii. Tak? I ci ludzie teraz są odrywani od, od milionowych kontraktów. I nie sądzę, żeby to wywoływało emocję społeczną. Rozumiem. Pan? Znaczy, po prostu nie sądzę. Gdyby emocja społeczna dotyczyła zdejmowania krzyży, takich rzeczy, to już tu bym uwierzył, że ktoś coś jak szczerze wyjdzie i będzie bronił. Ale bronić, przepraszam, pani Choleckiej, no naprawdę nie sądzę, żeby w Polsce było dużo ludzi mających ochotę 11 stycznia e, e, bronić e, dziennika Telewizji, no to już się w, w ogóle najbliższy słowo, czwartek okaże. Ale ja nie, ja nie sądzę, żeby to było jakieś znaczące wydarzenie. To, będzie, to jest raczej kolejna, proszę mi wierzyć. Dzisiaj to, co widzimy w PiSie, jest w dużym stopniu walką skierowaną do wewnątrz. Nam się wydaje, że ona jest skierowana na zewnątrz, bo, na bo tak się ma nam wydawać, ale to jest walka o przywództwo Jarosława wewnątrz obozu. On dzisiaj gwałtownie potrzebuje legitymizacji dla siebie, dlatego że on tam dalej ma mieć tą kasę, dalej ma mieć to otoczenie, które ma przez. To jest człowiek, który, pan zwrócił uwagę, on nie znosi jakiejkolwiek realnej dyskusji. Przecież jemu wsiadły nerwy w momencie prostych pytań dziennikarzy. Jak można mówić o przywódcy politycznym, który nie jest w stanie, nie wysiadając, psycha nie wysiada, mu nie wysiada na poziomie krótkiej wymiany zdań z reporterem. Jego trzeba izolować od kolegów partyjnych, jego trzeba izolować od dziennikarzy, tak, tak. izolować od jakichkolwiek konfliktogennych sytuacji, żeby się dziadzio nie zdenerwował, bo może coś nagadać i będzie kłopot. To no. nagadał już parę razy rzeczywiście, ale to, to już ostatnie ostatnie obiecuję pytanie. Jak on traktuje swoich współpracowników? Dobrze. Jak traktował pana? Dobrze. On traktuje swoich współpracowników na poziomie kulturalnym. Na no te kolejki, które trzeba tam wystawiać w, w pełnym upokorzeniu, nie żeby nie, nie, się dostać chyba, do, pan do, pan pyta, do gabinetu. Jak on mnie tak, traktował, tak. a ja byłem myślę jednym z najbliższych współpracowników, no byłbym ostatnią świnią, gdybym powiedział, że on mnie źle traktował. On mnie źle traktował w tym sensie, że człowiek przy nim bez przerwy się jak było dobrze, to było dobrze, a jak na, po na, na, po na podstawie jakichś kompletnie absurdalnych test, nagle można było wpaść w. Pod lupę podejrzeń, tak, że coś tam kombinuje politycznie i tak dalej. Więc to, to, to jest problem w relacjach takich. Natomiast Jarosław Kaczyński. Nie jest do... opętany wizją spisków, które jest, go otaczają? Tak, no jest, i jest, i to jest problem w nim w relacjach, ale on, ale to nie, przynajmniej w czasach, kiedy ja byłem, no to to się zdarzało parę razy do roku w takim intensywnym sensie. No Było to przykre, ale a jak już zaczęło przekraczać, jak już nieracjonalność zaczynała przekraczać jakiekolwiek możliwość współpracy. No i kiedy Jarosław Kaczyński był głuchy na jakiekolwiek racjonalne argumenty, Argumenty dotyczące kierunku politycznego partii, politycznej przepisu, i, i, i jednoznacznie postawił na skrajnie prawicową wersję e, tej polityki, no to ja po prostu z tego wysiadłem. Tak? No i to jak nie, nie sam jeden. Ale on na poziomie relacji. Z takimi ludźmi, do których ma zaufanie, i, i ograniczone, bo do nikogo nie ma pełnego zaufania. Naprawdę, jeżeli pan ode mnie oczekiwał, że pan, że to jest jakiś ham, który się człowiek, nie Nie, 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 To jest człowiek, który, powiem panu szczerze, nawet w sposób zadziwiający dba i zastanawia się i pyta się, czy wszystko w porządku w pana rodzinie, czy wszystko dobrze, będzie pamiętał, że panu dziadek chorował, czy wszystko jest w porządku. Naprawdę, pod tym względem Jarosław Kaczyński naprawdę ma. Tego typu y, osobiste instynkty, które, no, panie redaktorze, coś musi być też powodem, że jednak ludzie przy nim są. No tak, a to rozmawialiśmy poprzednim razem w czasie naszej rozmowy sprzed roku. To już nie. Tutaj grubą kreskę postawmy i zadam panu kolejne pytanie w nadziei, że uda nam się to jakoś skondensować. To znaczy, jaki to był rok dla Platformy Obywatelskiej. Podwyższyła swoje notowania, niezbyt wiele, nielawinowo. Dlaczego PO nie przekonuje e, e, większości Polaków? Tylko ja jednak myślę, że... te 30% i to też w tych 30% się mieści głos protestu antypisowskiego. Ja myślę, że tu był problem, który ja bym określił tak, że Platforma postawiła na Donalda Tuska, czyli postawiła na w jakimś sensie bardzo twardy, swój elektorat. Podstawka na Donalda Tuska to była stawka obrony tego, co mamy, I, i, i sam fakt wyboru Donalda Tuska jako lidera i kandydata platformy był sygnałem, że platforma nie walczy o innych wyborców. I dlatego zresztą, panie redaktorze, no ja nie ukrywam, że ja byłem jednym z ludzi, którzy bardzo agitowali za e, wspólną listą No właśnie wspólną listą. Ale kiedy ja się zorientowałem, że na czele tej wspólnej listy miałby stać Donald Tusk, przy całym szacunku do niego, ja wtedy też zorientowałem się, że my musimy stworzyć alternatywę i listę dla wyborców, którzy nie chcą Tuska. Po Czyli doradzał pan Hołownika jakoś niekowi kamyszowy, żeby Dogadanie jednak się. nie było wspólnej listy, bo w którymś momencie nie, nie. presja na nich nie, nie. była ogromna. ogromna była, ale Rozdzieranie pani, szat przez media panie, i tak, przez. To, ja byłem jednym z tych, którzy konsekwentnie uważali, konsekwentnie uważali, że jeżeli będzie wspólna lista pod przywództwem Tuska, to ta lista będzie miała z gorszy wynik i będzie miała, sprzyjała będzie dobremu rezultatowi konfederacji. Ergo stworzy pisowi warunki do rządzenia. Ja powiem, panie redaktorze, i przecież nie jest to żadną tajemnicą, realizowałem różne scenariusze także wewnątrz poprzedniego sejmu, usiłowałem doprowadzić do kryzysu parlamentarnego wcześniej, w poprzednim sejmie, to się nie udało. Natomiast moim celem zawsze, politycznym celem zawsze było dokładnie to, by Prawo i Sprawiedliwość nie posiadało większości parlamentarnej. Ponieważ ja rozumiałem, że ludzie się koncentrują na słupkach, bo to jest bardzo tych sondażowych, na bardzo wielu rzeczach stanowiących pewien autoraż i istotną część również, nie tylko autoraż, ale istotną część polityki. Wszelako, ja wiem, jako człowiek, który jest wierny Konstytucji Rzeczpospolitej, to to, żeby rządzić w Polsce trzeba mieć 231 posłów. I jakby i od tego się zaczyna i na tym to się kończy. Znaczy na 231 posłach. I ja wiedziałem, że żeby cokolwiek nie powiemy i cokolwiek nie zrobimy, jak Kaczyński będzie miał po swojej stronie 231 posłów, to będzie rządził po prostu w ten czy w inny sposób. A jak ich nie będzie miał, to rządził nie będzie, chyba że wprowadzi dyktaturę. No a na to nie miał siły, bo... Te dymisje generałów w przededniu wyborów, ja sądzę, też były takim sygnałem, że po pierwsze jest coś na rzeczy, ale także sygnałem bardzo wyraźnym, że nie ma kim złych rzeczy Kaczyński w państwie polskim robić. Ale, bo ja nie zak bo zakładam, że gdyby on miał kim robić, co Złe by to by oczywiście zrobił, Tylko on też nie jest na tyle głupi. No, widział, że, że nie, ma, nie ma kim tego zrobić. Ale ja uważałem, że najważniejsze jest osiągnięcie 231 mandatów i dlatego jak zrozumiałem, że Platforma i na czele Platformy będzie przy całym ogromnym moim szacunku i sympatii do Tuska i wiary w niego też jako polityka, ale ja wiedziałem... I wiedziałem to od samego początku, i wiedzieli to moi koledzy, że przy całym szacunku Tusk tych nowych wyborców nie dowiezie. I ich musi dowieść jakiś nowy byt polityczny, który troszeczkę się wypisze z tego sporu POPIS, bo ten spór POPIS gołym okiem PIS wygrywał. Gołym okiem. I wybory to pokazały, że jak, jak sprowadzamy ten spór wyłącznie do sporu POPIS, to niestety PIS ten spór wygrywa. Potrzeba zbudowania czegoś, co dociąży Platformę Obywatelską. Czyli zrobienia czegoś, o czego nie był w stanie zrobić Jarosław Kaczyński. I Donald Tusk zrozumiał. W pewnym momencie, nie będę się wyzłośliwiał i nie, nie powiem, że za późno, bo tak uważam, że za późno zrozumiał. A z kolei mo moi koledzy i moi liderzy, moim zdaniem, źle i nie od początku, może z... niepotrzebnie myśmy to. Nie potrafili zakomunikować, prawda? Że tak naprawdę ten, ten spór jest, czy ten podział jest czysto taktyczny. On nie wynika z niczego innego, tak naprawdę, tylko z chęci taktycznego zdobycia 231 schaczykiem głosów. I Donald Tusk to zrozumiał, Kaczyński nie zrozumiał. I Donald Tusk dlatego. Pod koniec kampanii wyborczej, wyraźnie pokazywał, nie chcecie głosować na mnie, macie, macie alternatywę. A co robił w tym. I, i, I to pokazuje, kto jest lepszym politykiem. A co w tym samym czasie robił Jarosław Kaczyński? Niszczył jedyną partię, która mogła być jego potencjalnym koalicjantem. I panie redaktorze, to zestawienie. Przecież siedzi ten wyrzucony z pracy Pisowiec i siedzi ten. Przyjęty do płac, pracy, yy, czy ma, mający stanowisko rządowe platformers. O tym mówimy o rzeczach czysto legalnych i naturalnych. I jeden przestał być ministrem, drugi nim został. I jeden, ten pisowiec myśli sobie, na Boga Świętego, gdyby Jarosław Kaczyński był mądrym politykiem, to ja bym dzisiaj nie musiał odchodzić z tego ministerstwa. Gdyby on pomyślał, że, że trzeba mieć koalicjanta do rządzenia, to i byśmy tak to zagrali, to ja bym dzisiaj był w ministrem. A ten sam z platformy myśli sobie tak: Kurczę blade, Donald Tusk zdobył 2% głosów więcej niż Schetyna w 19 roku. Ale ja nie siedzę w ławce jako poseł opozycyjny, tylko siedzę jako minister. Dlaczego? Bo Donald Tusk potrafił tak skonstruować układ polityczny, mimo obiektywnych swoich słabości i swojej struktury partyjnej, że dzisiaj rządzi on, a nie Jarosław Kaczyński. Więc jak Pan mnie pytał, co, co mu musi dzisiaj odpowiedzieć sobie platforma obywatelska, platforma obywatelska nie musi sobie odpowiadać na pytania dotyczące przeszłości, bo ona już jest z nią i jakby sukces jest, bo jest tusk, ale. Platforma musi sobie odpowiedzieć, i to jest bardzo poważne pytanie dotyczące przyszłości. Przyszłości Tuska, przyszłości Trzaskowskiego i przyszłości tej formacji politycznej w rozumieniu także ideowym, ponieważ widać bardzo wyraźnie, że trzecia droga zmierza w stronę zajęcia tego miejsca, które na europejskich scenach politycznych zajmuje racjonalna centroprawica. Racjonalna, powtórzmy, centroprawica. Od liberałów po konserwatystów. Taka jak niemiecka CDU, w której z jednej strony są zwolennicy bardzo restrykcyjnych nawet zapisów aborcyjnych, a z drugiej strony zwolennicy małżeństw homoseksualnych i mieszczą się w chrześcijańsko-demokratycznej partii Niemiec, prawda? No ta, która przegrała jednak wybory ostatnie, okay. aczkolwiek teraz im słupki rosną. Ale to jak nie mówię, kto gdzie, przegra, mówię tylko o tym, że trzecia droga zmierza w stronę takiej europejskiej centroprawicy. No dobrze, to jaki to był rok dla Polski 2050? I całej trzeciej drogi. To był, myślę, to, to, to był rok narodzin trzeciej drogi w, jako pro, kom, pomysłu politycznego. To był rok e, narodzin trzeciej drogi jako sojuszu Kosiniaka i Hołowni personalnie i Polskiego Stronnictwa Ludowego i tej nowej formacji politycznej Szymona Hołowni. To był eksperyment, w który bardzo wielu ludzi nie wierzyło. Ja nie ukrywam, że jestem jednym z tych, którzy go od początku konstruowali wierząc w niego, dlatego, że uważałem, że Polski sukces zawsze jest, kiedy my potrafimy, kiedy potrafią się w jakimś sensie zlać dwie ważne społeczne emocje. A jedną emocją, jakąś ważną emocją, która jest w Polsce i ona zawsze będzie obecna, jest, nazwijmy to, emocja konserwatywna. Ta emocja, którą w jakimś sensie takim dobrym może uosabiać i uosabia polskie stronnictwo ludowe. Emocja będąca emanacją naszego przywiązania do tego, co fajne w naszej historii, co fajne w naszej tradycji, do naszego. E, e, do naszej historii, do, naszego, do naszej cywilizacyjnej spuścizny. A z drugiej strony niezwykle ważnym napięciem, które zawsze w Polsce było fajne i zawsze nas ożywiało, było takie nieco buntowniczo-postępowe napięcie, które kazało widzieć w Polsce i w Polakach nośnika idei rewolucyjnych w XIX wieku, nośnika idei o. wolnościowych. Czyli te, takie nas, napięcie postępowe. Kiedy my te dwa napięcia będziemy w stanie ze sobą w sposób, Dobry z, złączyć, to jesteśmy w stanie osiągać bardzo wiele, i jako naród, i jako państwo, i jako właśnie formacja polityczna. Dlatego ja, ja myślę, że ta trzecia droga się sprawdziła także pod tym względem, i jest to dla nas początek drogi, który ma nas zaprowadzić do tego, byśmy byli normalną, liberalną, otwartą. Centroprawicą. By zająć europejską. miejsce Platformy Obywatelskiej na scenie politycznej w Polsce. Nie, bo Platforma Obywatelska ma trochę inne miejsce. Platforma jest bardziej liberalną formacją i przecież nie ukrywa tego bardziej centrolewicową. Ostatnio Dzisiaj... się zrobiła tak. bardziej liberalną. I... Ale panie i... redaktorze. Żeby gdybyśmy... nabrać nie... jakiejś tożsamości, której nie miała, jak każda formacja, która ma w nazwie Platforma. Jak... Więc jakby. Więc dlatego, panie redaktorze, Platforma musi się, do, bo, bo no czas nieokreślonych partii politycznych się w jakimś sensie też kończy. A, no i tutaj pana mam, bo chcę pana zapytać, żeby mi pan wymienił te punkty programu Polski 2050, czy trzeciej drogi, która odróżnia... Tę formację od platformy obywatelskiej i y, której zawdzięcza, y, którym to punktom programu zawdzięcza swój sukces nie Ja myślę, że pierwsza rzecz, która od razu mi się nasuwa, to jest nasz stosunek do aborcji. To jest pierwsza rzecz, która się nasuwa, która odróżnia trzecią drogę zarówno od episkopatu Polski, jak i od platformy i lewicy. Znaczy zarówno episkopat Polski, jak i Lewica, i niestety platforma mówią nam, że w sprawie aborcji powinni decydować. Sejm i Senat. A my uważamy, że w sprawie aborcji powinna zadecydować naród w referendum. My nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w trzeciej drodze, w której Kosiniak mógłby do mnie przyjść i mi powiedzieć, że ponieważ ja jestem zwolennikiem liberalizacji i powiedziałem to i każdy wie i głosowałem i będę głosował za liberalizacją, nie wyobrażam sobie za małżeństwami homoseksualnymi, za tym wszystkim ja będę głosował. I nie wyobrażam sobie sytuacji, w której by mógł przyjść do mnie Kosiniak i mi powiedzieć że nie wolno ci tak głosować. Albo jak tak będziesz głosował, to my cię nie wpiszemy na listę. Takich rzeczy w PSL-u nie ma po prostu. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mi powiedział, jak ja mam głosować w sprawach światopoglądowych. To jest moja odpowiedzialność przed moimi wyborcami. Ja nie mogę wyborców oszukiwać w tej sprawie. Ja nie mogę udawać. No dobrze, że ja ale będę pan zdaje sobie sprawę, że ewentualne referendum lawinowo poprze liberalizację. Oczywiście. I dlatego jestem za referendum. No, ale czy reszta polityków z pańskiego ugrupowania, z pańskich ugrupowań? Ale, panie dyrektorze, my mamy tego pełną świadomość. To jest kwestia oczywiście wyniku referendum, ale w ogóle ja panu powiem szczerze, że przecież w trzeciej drodze i w PSL-u, albo w trzeciej drodze to w ogóle, w PSL-u nie ma zwolenników zaostrzenia ustawy, u nas nie było zwolenników. Byli zwolennicy, i ich było bardzo wielu, tego tak zwanego kompromisu Kompromis. z 93. No ale to to, to popierała i Platforma i Część Lewicy przecież przez jakiś czas, więc, jakby no, to, to tacy ludzie, tak? No, w PSL-u takich jest większość, to nie ukrywam tego. Natomiast ja nie, no ja, ale mam do tego prawo, no bo taka jest, ale tak czy inaczej, pan mnie pytał o różnicę. Ja uważam, że to, że my mamy nieideologiczne podejście do ideologii, odróżnia nas od dwóch stron sceny politycznej. My mówimy bardzo wyraźnie, nie będzie w, na, pod, na, w, w, naszym, w naszym warianie że tak powiem, relacji państwo-kościół nie będzie zgody na przegięcie w żadną ze stron. To znaczy na pewno nie będzie sytuacji, w której polscy biskupi uprawiają politykę. I to, jest, to będzie bardzo wyraźnie z naszej strony powiedziane i będziemy to bardzo wyraźnie realizować. My dzisiaj już jesteśmy o krok od zasadniczej reformy relacji państwo kościół w Polsce, zasadniczej reformy, jaką będzie fu likwidacja funduszu kościelnego i zamienianie tego czymś, co ja lubię nazywać Kirchentoja no z niemieckiego. Wyborcza napisała, że. Yy... Nowy rząd odbierze kościołowi 200 milionów, a da 800. Nie, nie, ale to wie pan, znaczy ja, ja jestem zwolennikiem, to jest akurat po, b, b, wspólne, wspólne stanowisko całego rządu. Znaczy my jesteśmy za tym, żeby Polacy mogli sami decydować o to, jaki kościół finansują. I to jest absolutnie moim zdaniem i to jest dowód przyjaznego rozdziału kościoła od państwa. Bo, bo państwo pomaga kościołowi w ten sposób, bo to państwo zbierze te podatki, państwo ich nie ukradnie i po, po, po przekaże je kościołowi. Dla wielu ludzi bardzo lewicowych to jest już za dużo. Oni mówią: Nie, no trzeba w ogóle oddzielić kościół od państwa. Ja uważam, że aż tak bardzo nie trzeba, że państwo może. Pomóc swoim obywatelom, bo ostatecznie państwo jest dla obywateli, pomóc swoim obywatelom wierzącym, by mogli w sposób legalny, czysty i niebudzący żadnych wątpliwości i sprawiedliwy przekazać swoje pieniądze na swój kościół. Moim zdaniem jest to w pełni e, akceptowalne i, i moim zdaniem bardzo uczciwe. Polacy się też będą mogli policzyć. Panie redaktorze, jak będziemy mogli zobaczyć, ilu Polaków realnie chce płacić na Kościół Katolicki? Zaraz dojdziemy do Kościoła, ale jeszcze chcę Pana zapytać o, o, o coś, co może się wydawać wielu wyborcom, wielu słuchaczom paradoksem. To znaczy, Pan przedstawia swoją formację jako formację konserwatywną, umiarkowanie mm. konserwatywną, a Polska 2050 jest. W na nocy liberalnej. Tak, jest no, w tym, co się kiedyś nazywało Alde w Parlamencie Europejskim, który domaga się jednoznacznie no, Renew Europe, czyli no, dalszego postępu, federalizacji Europy, i tak dalej. Nie ma w tym sprzeczności. Ja myślę, że w tym sprzeczności nie ma. Jeżeli rozmawiamy, panie redaktorze, PSL. Jest do dzisiaj też w Europejskiej Partii Ludowej, no w tej tak, samej tak. partii, która jest Platformą Obywatelską, która też nie jest hamulcowym integracji europejskiej. Przecież Europejska Partia Ludowa jest jedną z tych formacji politycznych, które były zawsze, że tak powiem, no, tymi formacjami, które, które były no, szczególnie, szczególnie forsowały integrację europejską. Traktat Lizboński. Ja myślę, że dzisiaj. We wszystkich realnych problemach, które przed nami staną, realnych problemach, jeżeli nie będziemy rozmawiać i kłócić się, jak to mamy labelować, jak, jakie mamy naklejki nałożyć na poszczególne to rozwiązania. To tak. e, e, jakie mamy naklejki nałożyć na poszczególne rozwiązania w Unii Europejskiej. A zaczniemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, to ja nie przypuszczam, żeby były różnice pomiędzy PSL-em a Polską 20, 2050. Znaczy, my chcemy bardziej zintegrowanej Europy. I co do tego nie ma wątpliwości ani z wypowiedzi, ani wypowiedzi polityków PSL-u, ani tym bardziej polityki po, po, polityków 2050, no, choćby jak Róża Tun, no, która jest w Polsce symbolem integracji europejskiej, co tu dużo mówić, a jest europosłanką, właśnie otrzymała hołowni. No, myślę, że my jesteśmy zwolennikami e, daleko poszukiwania, Daleko posuniętej, posuniętej europejskiej integracji i jesteśmy, co dzisiaj dla tej integracji będzie miało absolutnie fundamentalne znaczenie, zwolennikami rozszerzenia Unii Europejskiej na Ukrainę, czy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to także zmienia dynamikę wewnątrz Unii i to także w, w dużym stopniu niweluje, niweluje, panie redaktorze, wszelkie, nawet jeśli są racjonalne obawy przed bardziej federalnym charakterem Unii Europejskiej. Bo już bardzo trudno wyobrazić sobie, że Unia Europejska z bardziej sfederalizowana jest w stanie, będzie w stanie prowadzić politykę wbrew interesom stu parudziesięciu milionów swoich obywateli, zamieszkujących zwarty obszar terytorialny i posiadających wspólną i działającą wspólnie reprezentację polityczną na poziomie Brukseli. Blok państw dawnej Rzeczpospolitej od Litwy po Ukrainę a jeżeli w przyszłości Białoruś będzie w Unii Europejskiej, to także Białoruś, to jest, jest skuteczną gwarancją tego, że żadne federalne państwo europejskie, jeśli powstanie, nie będzie, będzie służyło naszym interesom. Po prostu ono, będzie, ono automatycznie przy tak dużym organizmie politycznym, jaki będziemy razem z Ukraińcami tworzyć wewnątrz Unii Europejskiej, w naszym interesie w automatyczny sposób zaczyna być jeszcze bardziej ściślejsza integracja. Okej, okay. co do tego nie musi mi pan przekonywać. <grym> To jest w miarę oczywiste. Ale proszę powiedzieć teraz tak. Jaka przyszłość czeka tę koalicję, która dzisiaj stworzyła rząd? Zbliżają się wybory samorządowe i wygląda na to, że wszystkie partie pójdą kompletnie osobno do tych wyborów. No, tak tam. jak poszły do sejmowych wyborów. O no, no, nam... Ale nawet Polska 2050 i PSL pójdą osobno. Nie, 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 nie. Znaczy, myślę, Polska250 i, i, i PSL pójdą do. Wystawią osobnych kandydatów, tak przynajmniej zapowiadają. No nie ma jeszcze takiej ostatecznej nie, wy, decyzji, znaczy... ale z wypowiedzi panie, liderów. Panie redaktorze, jestem absolutnie przekonany, na dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby do sejmików województw nie wystartowała lista trzeciej drogi. Ta lista trzeciej drogi będzie miała osobnych kandydatów PSL-u i osobnych Polski 2050. No dokładnie tak jak wspólna było, lista tak. do Sejmu miała osobnych kandydatów. Ale tak czy inaczej na, na poziomie Sejmików, znowu panie redaktorze, o co nam chodzi? Nam chodzi o to, by prawo i sprawiedliwość przestało rządzić w połowie Polski. I każdy cel wyborczy, który temu będzie służył. Moim zdaniem należy poprzeć. Start trzeciej drogi, tak jak na arenie ogólnopolskiej, spowodował, że PiS nie ma większości, nie ma z kim rządzić. Tym bardziej, start trzeciej drogi w tych bardziej prawicowych województwach, w których rządzi dzisiaj PiS, jest jedyną skuteczną metodą pozbawienia PiSu władzy w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na Białostoczyźnie, na e, w, i szansę na pozbawienie PiSu władzy w województwie podkarpackim. To są wszystko województwa, w których osobna lista trzeciej drogi ma szansę spowodować, że PiS utraci tam władzę. W związku z czym my bylibyśmy skrajnie nieodpowiedzialni, gdybyśmy tego zobowiązania nie wzięli w imię całej opozycji na siebie. Także dlatego, także dlatego że w żadnym z tych województw samodzielny start Platformy czy, czy, czy lewicy nie gwarantuje takiego, takiego zwycięstwa. Więc. I wspólna lista do, do samorządu. lewicy no, się rwie do wspólnej listy z Platformą. A być może ja nie chcę się, w to ingerować, tak, tak. jeżeli oni tak uznają, okej. Okay. Zobaczymy, jaka będzie dynamika wyborów europejskich. Dzisiaj jest jeszcze, sądzę, za wcześnie, by o tym mówić. Ale nie przypuszczam, żeby niezależnie od kształtu list wybory samorządowe nie będą testem na. Jedność koalicji rządowej będą testem na wysokości jej poparcia, ale nie testem na jedność, dlatego okay. że, ta, nie, nie, panie doktorze proszę mi wierzyć, n, n, ja dość blisko to obserwuję. Na dzisiaj nic nie wskazuje na to, by. Jasne, że jakieś różnice zdań, konflikty tam, sprzeciw wobec jakiejś ustawy, no to będzie, bo to zawsze jest, nawet w ramach jednej partii politycznej, więc to jest oczywiste przy, przy koalicji. Natomiast ta koalicja będzie na poziomie ich liderów i zaplecza tego zasadniczego zaplecza parlamentarnego do wyborów europejskich na pewno nie zagrożona. Uczciwie panu mówię. Co pan co mówi. się za, kiedy się zacznie element, też uczciwie panu mówię, kiedy się obiektywnie zacznie element, no bardziej iskrzący, bo obie te, oba te wybory jednoczą. Te Partie, bo obie chcą wysłać jak najwięcej ludzi do europarlamentu i obie chcą, i, i nie obie, tylko wszystkie partie, chcą rządzić w jak najwięcej liczbie województw. To jest jasne. Więc w naszym interesie jest dobry wynik Platformy i Lewicy, w interesie Lewicy i Platformy jest dobry wynik trzeciej drogi, bo to się sprawdziło przy Sejmie, więc tak samo jest w samorządowych. Podobnie będzie w wyborach europejskich, gdzie ta logika sorry, przestanie działać? Przy wyborach prezydenckich. No, bo tam już będą alternatywni kandydaci. No, wydaje mi się, że chyba y, do, dogadaliście się jeszcze przed wyborami y, parlamentarnymi, że wspólnym kandydatem będzie Szymon Hołownia. Czy ale też... nie no to, ja jestem przekonany, że wspólnym kandydatem trzeciej drogi będzie Szymon Hołownia, a ja bardzo bym chciał, żeby Szymon Hołownia był wspólnym kandydatem całej opozycji, która dziś rządzi, ale y, bardzo bym chciał, żeby tak się stało. Natomiast no dobrze, no, na to... dziś wydaje się to mało możliwe. Niech pan powie w takim razie. Jaki to będzie rok 2024 dla Donalda Tuska, a jaki dla Szymona Hołowni? Czy innymi słowy, Donald Tusk zniesie człowieka, którego na razie przyćmiewa na dłuższą metę? Bo zdaje się, że nie bardzo lubi nie być przyćmiewany. Dwa, nie jako dwa wrogi, ale jako dwa na krańcach swych przeciwnych bogi. To zdaje się, jeden z naszych wieszczów tak pisał do drugiego. Mieliśmy w Polsce przykłady no, trudnych yy, yy, relacji wielkich ludzi, kiedy było ich dwóch na, 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 na topie, nazwijmy to, ale żarty odkładając na bok, to ale będzie... ta, tamten tam, tam yy, 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 Duet yy, no, był rzeczywiście na dwóch przeciwnych i zwalczał się. Jednak tak, mocno tak. jeden drugiemu tak, robił jak jakiego się dało. Nie, i tutaj, a tutaj tego nie ma. Na dzisiaj w interesie Hołowni jest sukces Donalda Tuska jako premiera, i na Nie dzisiaj interes. w interesie Tuska jest sukces Hołowni jako marszałka Sejmu. To jest niewątpliwe. Co będzie, jaki będzie rok dla nich obu? To będzie rok oczywiście, to jest banalne, co teraz powiem testu. Testu marszałkowania dla Szymona i testu. Nowego premiera dla Donalda Tuska. Bo dzisiaj premier Donald Tusk jest nowym premierem w stosunku do samego siebie tak. z roku 14, ponieważ ma inny układ polityczny, jest w innym miejscu drogi życiowej, Polska jest świat jest w innym miejscu. Inny program ma też. Inny program ma, inne są realia, mówiąc bardzo banalnie. Na dzisiaj wygląda na to, że, że Tusk jest też innym premierem niż nim był. Jest bardziej konsyliacyjny wewnętrznie, jest bardziej, bym powiedział, e, oszczędny w propagandzie, a, a bardziej nakierowany na taką realną pracę. Moim zdaniem na dzisiaj oni obaj wystartowali bardzo dobrze, no bo Szymon ewidentnie wystartował bardzo dobrze jako marszałek Sejmu. Ja sądzę, że to będzie też rok, w którym dla bardzo wielu ludzi jest rokiem, w którym będą sobie zadawać pytanie, czy Szymon Hołownia, którego widzą i którego już polubili... Bo już bardzo wielu ludzi go polubiło, ma wszystkie cechy, żeby zostać w przyszłości prezydentem Rzeczpospolitej. I dzisiaj to jest ten czas, w którym Szymon Hołownia musi, może to pokazać. Czy ja jestem przekonany, ja go znam. On ma takie cechy. I dzisiaj coraz więcej Polaków będzie to dostrzegać. I to jest ten czas, w którym Szymon Hołownia albo to potwierdzi, że ma kompetencje do tego, by być jednym z przywódców państwa polskiego, bo biorąc pod uwagę, że jest relatywnie młody w polityce i relatywnie młody jako człowiek, musi to potwierdzić. To nie jest wiedza i nie jest przekonanie, które jest powszechne w Polsce i trudno, żeby Szymon miało to pretensje, że ono nie jest. On musi na to zapracować i ma dzisiaj wszelkie możliwości, żeby na to zapracował. A Donald Tusk ma przed sobą bardzo ważny rok z tego powodu, że on dzisiaj może utwierdzić swoją rolę jako totalnego patrona polskiej sceny politycznej. Jeżeli on będzie skutecznym premierem, będzie człowiekiem, który niezależnie już od tego, jakie funkcje w przyszłości będzie obejmował i będzie chciał objąć, będzie kimś, kogo polska polityka długie lata nie miała, a bardzo potrzebuje. Czyli taki ostateczny autorytet i człowieka, który będzie jeszcze przez długo, bo Donald Tusk jest jeszcze młodym politykiem, czyli jeszcze przez relatywnie długi czas będzie bardzo ważnym punktem odniesienia. Chciałbym, żeby Tusk zrozumiał. Że Polska lepiej wyjdzie na tym, jak on będzie politykiem wymiaru państwowego, a nie stricte partyjnego. Ale to już jest kwestia, jak sam Tusk zdefiniuje swoją rolę. No tak, ale to w dalszym, że tak się wyrażę, w dalszej perspektywie czasowej, bo na początek musi przekonać, że. Nie jest reżim Niemcem i tak dalej, tak jak był nazywany przez Kaczyńskiego nie. i przez całą propagandę pisowską, żeby... bo część ludzi sądzi, że no tak właśnie jest, że. Panie doktorze, proszę. Niemiecki mi agent zamknął państwową telewizję. Ale ci ludzie, którzy tak uważają, Donald Tusk nie ma ani ja, ani pan, ani Donald Tusk, ani nikt inny łącznie z Ojcem Świętym, głową Kościoła Katolickiego. A obawiam się, że nawet gdyby doszło do objawień maryjnych w tej sprawie, to i tak nie przekonałyby. Tych ludzi, którzy wierzą, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. Dla nas, naszym celem, panie redaktorze, i moim celem politycznym są ludzie, Którzy nie wierzyli, że Donald Tusk jest niemieckim agentem i śmiali się z tych oskarżeń, ale mimo to głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam, tak. ja uważam, że absolutnie bezcelowe jest próba przekonania do czegokolwiek ludzi, którzy wierzą, że Tusk jest niemieckim agentem, bo tych ludzi się naprawdę do niczego nie da przekonać. Natomiast warto jest, by mieć świadomość, że nie wszyscy, którzy daleko nie wszyscy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, kupowali cały ten. No nie powiem brzydko, który PiS sprzedawał propagandowy bałagan. Niech pan powie w zagranicznym języku, to może przejdzie. Dobrze, a podprowadził mnie pan tym ojcem świętym pod kolejne pytanie. Jaki był to rok i jaki będzie kolejny dla najważniejszego koalicjanta PiSu, czyli dla kościoła katolickiego? To jest dobre pytanie, bo jestem tutaj mało kompetentny, jak sądzę, dzisiaj, żeby się na ten temat wypowiadać, bo w takim wymiarze SH, znaczy no, w jakimś wymiarze eklezjalnym z całą pewnością Kościół jest w kryzysie i to wszystko, co dzieje się wokół i papieża Franciszka i te wszystkie, no taki bardzo jawny konflikt, ja mówię o Kościele powszechnym, już nie tylko o polskim podwórku, ale bardzo jawny konflikt pomiędzy które ma już charakter doktrynalny w dużym stopniu pomiędzy konserwatywnym odłamem Kościoła a umówmy się tym, co robi papież Franciszek. I to jest na pewno bardzo ciekawe. Ja mam ogromny, ogromny żal do papieża Franciszka, że nie jestem kompetentną osobą. <laughs> się Nie poczuwam do wspólnoty katolickiej, by osądzać go jako głowę Kościoła z punktu widzenia katolika. Natomiast jako Polak. Ja bardzo źle oceniam jego ambiwalentną postawę względem agresji rosyjskiej na Ukrainę. I dla mnie ta postawa papieża jest czymś, co oczywiście można powiedzieć i słusznie wtedy powiedzieć, jest, wpisuje się w tradycję kościoła katolickiego, bo ja każdemu w Polsce przypominam, że jak Katarzyna wkraczała do Polski, żeby zabrać nam konstytucję 3 maja wraz z nią niepodległość, to jej wojska błogosławiła bulla papieska. Bulla tak, i jak papieska. skomunikowała powstańców, tak, potem tak. różne I, kolejne. I, i, I tak dalej. Więc jakby polityka Watykanu, ustępstw wobec Rosji, kosztem narodów Rzeczpospolitej, kosztem narodów Rzeczpospolitej jest polityką Watykanu długoletnią. Szczególnie haniebny. Ona ma swój wyraz względem grekokatolików. Dlatego, że to jest ten odłam Kościoła Wschodniego, który poszedł na w dramatycznym zresztą moim zdaniem błędzie historycznym, który był jednym ze źródeł zguby Rzeczpospolitej, czyli Unii Brzeskiej, e, przyjął zwierzchnictwo Watykanu i za swoją wierność Watykanowi płaci gigantyczną do cenę dzisiaj. i daninę krwi do dzisiaj i do dzisiaj jest konsekwentnie przez Watykan zdradzany. I to jest po prostu coś niebywałego, jedynym Ojcem Świętym, który... Zmienił logikę postępowania Watykanu względem Rosji i względem Grekokatolików, był nasz wielki rodak Jan Paweł II. I to jest bez, bezsprzecznie jedna z największych zasług Jana Pawła II, historycznych i światowych, to jest to, że on na czas swojego pontyfikatu zmienił tradycyjny prorosyjski wektor polityki watykańskiej. I to Amen. zmienił go gruntownie. A niech pan powie w takim razie, co czeka Kościół katolicki, któremu, no, jedni mówią, że dość dramatycznie spada liczba wiernych, to zwłaszcza wśród to... młodych. Nie, Nie to statystyki Kościoła pokazują 4 miliony mniej ludzi niż w 2015 roku. Tak, ale no. Oni uważają, że nie jest tak źle w każdym razie, że to. Że, a że ciasna wina tkwi poza kościołem, oczywiście. no bo to wszystko, prawda, spisek międzynarodowy. Tak, Żydzi Masoni, wiadomo. Żydzi Masoni, paru cyklistów jeszcze. Tak. Nie mówiąc o wegetarianach, ja, że tak. y, Czyli jak pan widzi tę przyszłość? Tak. Jak się odnajdzie kościół katolicki w tym kontekście, czy ta zmiana? finansowania Kościoła Katolickiego nie jest próbą ugłaskania go przez nową koalicję, bo jednak dostanie prawdopodobnie więcej pieniędzy nie, niż do tej nie. pory dostawał, nie, nawet nie. dzięki szczotliwości no, tych, tych, tych katolickich odłamów Pisu. Nie, nie, panie redaktorze, odpis podatkowy nie będzie oznaczał więcej pieniędzy dla Kościoła. Od... No, niektórzy sądzą, że to będzie cztery razy więcej niż do tej pory. Nie, choćby, bardzo, nie uwzględniają jednej rzeczy. Ogromna, ogromna rzesza w Polsce osób wierzących to rolnicy, a rolnicy w Polsce nie płacą podatku dochodowego jak można mieć podatek, odpis od podatku dochodowego w sytuacji, w której się go nie płaci, prawda? Więc w związku z czym od razu jest, jest i to akurat tę sprawę Kościół, nie tylko zresztą katolicki, podnosi w dyskusji o podatku, odpisie o podatku yy, dochodowym. Ale proszę mi wierzyć, najważniejsza, bo to jest kwestia dyskusji, jak będzie ustalony przelicznik, tak? Ile to będzie pieniędzy? I tutaj no, po prostu trzeba to tak ustalić, żeby to było sprawiedliwe i... i, i... Ja nie sądzę, żeby z tym był jakiś kłopot. Natomiast problemem jest, znaczy czy problemem, czy, czy, czy tym, co ja uznaję za rzecz absolutnie pozytywną, to jest to, że będziemy o tym my decydować. Ja będę mógł na swoim picie i co więcej, to musi być objęte moją osobistą tajemnicą. To żaden ksiądz, rabin czy ktokolwiek inny nie może ode mnie żądać, żebym ja mu pokazał, na kogo ja płacę w moim picie, lub w ogóle, że na przykład nie płacę, albo daję to na jakąś organizację charakterystyczną. To jest moja prywatna, moja intymna wiedza, tak jak w dane medyczne, ona będzie moją intymną wiedzą. Jak będę chciał o tym powiedzieć, to będę mógł. Oczywiście, no bo przecież to wiadomo, ale, ale to powinno być yy, tak jak w Niemczech. I proszę zwrócić uwagę, jak w Niemczech ta, ta sprawa jest analizowana, bo tam po deklaracjach, to deklaracje podatkowe określają liczebność danego kościoła. Zaręczam panu, że po tego typu wprowadzeniu w Polsce przepisów, skończy się mówienie o 99% katolików w Polsce. Nie, nie, no to już tak chyba dawno, 72 ostatnie spis powszechny wskazuje. A jak teraz już myśli, od dawno ilu z tych 90... ludzi będzie chciało płacić w A no to Właśnie chciałem pana zapytać, jak, no, kiedy ostatnio był pan namszy, chociażby żałodny, żałobny i zobaczył, jaki procent wiernych obecnych puścieli daje na tace? To jest jednak ogromna większość. Ja powiem panu szczerze, na mszy katolickiej byłem ostatnio. No, ale na żałobnej, na jakimś pogrzebie pan zapewne był. Byłem, nie, nie, ale właśnie sobie usiłuję przypomnieć, bo całkiem niedawno byłem i, z, i zresztą będę niedługo znowu, bo, 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 bo są święta jakieś tam, na które jestem zaproszony, więc ja nie odmawiam, staram się nie afiszować, ale nie, nie, przecież... Yy, więc ja nie, nie zwracam uwagi. Moja córka chodzi do kościoła katolickiego co niedziela. Szczerze mówiąc, nie pytam jej, czy daje na tace i ile daje. Ale to, to, to jest... System, który chcemy w Polsce wprowadzić, jest systemem funkcjonującym w Niemczech i funkcjonującym całkiem dobrze i jestem przekonany, że w Polsce on zafunkcjonuje też i co więcej pozwoli się nam policzyć. Pozwoli się nam policzyć, bo będziemy wiedzieli dokładnie ile milionów Polaków, jaki procent Polaków płaci na kościół, ergo przyznaje się do tego kościoła po prostu. Wspaniale się z panem rozmawia, chętnie bym zadał panu pytanie, jakie wojny wybuchną w przyszłym no. roku, kto zostanie prezydentem oby, Stanów oby panie, Zjednoczonych. Oby panie redaktorze nie wybuchły nowe, oprócz tych, które już istnieją, a przecież wojna się, że północna, tak ją nazwijmy, wojna północna w Izraelu, wisi na włosku, tak? Czyli wojna... O, to z... wojna regionalna, wisi na włosku, której bardzo łatwo będzie się przekształcić w wojnę światową, ale to inna rozmowa, jak mówię. No, no jest jeszcze Tajwa, Już raczej nie będziemy, to... tak? Nie będę pana pytał, jaki... Będzie los wojny w Ukrainie. No i wybory w Stanach Zjednoczonych. To wygra wybory do Parlamentu Europejskiego, bo ostatnie sondaże wskazują na gwałtowny wzrost popularności partii nacjonalistycznych lub wręcz faszystowskich, ale jak mówię, to tylko tak pasam. sam wspominam, bo ostatnie pytanie brzmiało, a jaki to? Był dla Pana rok 2023 i jaki będzie 2024? Dla mnie to był rok osobiście trudny, bo ja go zacząłem ciężką chorobą. Grypą taką, która nie covid ale grypą, która mi zupełnie rozwaliła początek roku. I to był taki długo z tej grypy wychodziłem. Jakowicz przeszedłem bardzo dobrze, a długo borykałem się z wszystkimi konsekwencjami, łącznie z takim spadkiem formy psychicznej, też konsekwencjami bardzo poważnej grypy, którą dokładnie na gwiazdkę zeszłego roku załapałem. Więc to był rok, który się zaczął dla mnie źle, natomiast w wymiarze politycznym był dla mnie rokiem wyzwania, jakim był kolejny start w wyborach senackich. I fakt, że dostałem te 40 parę tysięcy głosów więcej niż w poprzednich wyborach, e, i że zarówno moja kandydatura na poziomie opozycji była niekwestionowana, jak i później no, ten wynik wyborczy też był dobry, był dla mnie takim no, potwierdzeniem tego, że, że jakoś tam e, funkcjonuje w polskiej polityce e, i, jest, i, 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 i wyborcy zaakceptowali zarówno moją ewolucję, jak i e, moją niełatwą drogę życiową. Zaakceptowali moje przeprosiny, czy moje, w jakimś sensie moją ekspiację, e, no bo myślę, że mam prawo tak mówić no, po drugich wyborach z takim rezultatem i to wyborach jednomandatowych. Ja nie bez kozery startowałem do Senatu, bo uważałem, że polityk z moim, jakby też bagażem doświadczeń, no już nie powinien się weryfikować na listach partyjnych, tylko powinien się zweryfikować, stanąć przed wyborcami, tak jak ja staję już od, 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 od czterech ponad lat. I po prostu powiedzieć im albo głosujecie na mnie, albo mnie nie lubicie, nie akceptujecie tego, co robię, i wtedy przegrywam. I to jest taki bardzo amerykański trochę styl, który też mi pod tym względem odpowiada. Więc to był dla mnie rok, który mi przyniósł bardzo dużą osobistą satysfakcję z tego powodu, że osobiście dokonałem tego, co dokonałem. Ale dużo większą satysfakcją było dla mnie to, że odegrałem swoją rolę, <laughs> myślę, jakąś tam w skonstruowaniu tego projektu, jakim była Trzecia Droga i że te moje prognozy związane z Trzecią Drogą i że moja prognoza z sposobem odsunięcia PiSu od władzy w jakimś sensie się potwierdziła. I Czyli to był dobry rok dla Pana, po, po, po wyłączając to, grypę? Wyłączając takie sprawy zdrowotne, grypowe, to to był dla mnie dobry rok, bo to był też dla mnie rok, w którym ja strasznie, nie chcę powiedzieć odzyskałem wiarę, bo to byłoby nieprawdziwe, bo, to, bo, to, bo nie, nie traciłem tej wiary, ale Zyskałem takie przekonanie o nieuchronności sukcesu Polski. To znaczy, że jesteśmy, prze... ludzie mówią, a tyle Pamięta milionów. Zapyta pan datę, w którym pan odzyskał tę wiarę, bo ja pamiętam. Ja pamiętam, to był marsz ten tydzień przed wyborami. Ten marsz miliona serc. A ja już 4 czerwca nabrałem tego przekonania i broniłem mimo przeciwności. I mam ten przywilej, że prawie wszystkie moje prognozy polityczne się sprawdzają. Co przez różnych moich bliskich jest powodem do próbowania egzorcyzmowania mnie. Poza jedną, poza jedną prognozą, i tutaj mam nadzieję, że będzie mi dana okazja przeprosić osobiście, co do kariery Szymona. Tu się pomyliłem na całej linii. Tu się Ale będę go osobiście, mam nadzieję, przepraszał. Być ale. może. Tutaj w tym studio. Ja myślę, że bardzo wielu ludzi dzisiaj i, i fajnie, że Szymonowi nie uderzyła, a widzę, nie uderzyła mu sodówka. To znaczy, nie, nie, nie chodzi teraz przekonany o kurczę, jaki jestem świetny, odwrotnie. Ja myślę, że bardzo wielu ludzi może się przekonywać, jakim on jest fajnym człowiekiem i że naprawdę polska polityka nie, potrzebowała... do tego ja nie miałem, w miałem okazję go poznać. Prawda, polityka, polska polityka w potrzebowała tej generacyjnej zmiany, którą przynoszą ze sobą i Hołownia i Kosiniak. Naprawdę. I to jest fajna i relacja między nimi i fajna propozycja polityczna i też. E, skuteczna metoda, skuteczna metoda, żeby demokracja w Polsce miała większość w Polsce i to stabilną. Upił się pan 15 października wieczorem? Nie, ponieważ wieczorem. nie piję alkoholu już piję ponad 5 lat i już nie będę go ja pił. Ja nie piję od 30, ale ale są takie daty, kiedy trzeba działać. Ale, ale ponieważ ja jestem e, e, wariat w każdych moich sprawach, jak już się za coś biorę, jak już powiedziałem, że nie piję, to nie piję i trzymam się tego konsekwentnie, ale byłem bardzo szczęśliwy. E, to jest takie przekonanie właśnie, bo chciałem do tego wrócić. Panie redaktorze, nam, nam się mówi, że no, tylu ludzi na PiS głosowało, że taki naród, że ogłupiony, że to i tak to 8 lat ta, ta, sobie, sami to wmawialiśmy i mówiliśmy i nad tym ubolewaliśmy. A przecież proszę zwrócić uwagę, PiS miał tyle środków. Miał tyle, pieniędzy, no właśnie. miał tyle pieniędzy, miał Mało tyle możliwości, miał taką propagandę. miliardami, lawiną pieniędzy i. I co? proszę zwrócić uwagę, miliony ludzi stały, żeby przeciwko nim zagłosować. A oni przecież im nie zabrali pieniędzy. Oni mnie, nie, 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 tych ludzi do więzień nie wsadzali. Z powodu umiłowania wolności, z powodu umiłowania tego genu, który tak, da, daje nam takie poczucie dumy z tego, co fajne w Polsce, z tego, co naprawdę jesteśmy dumni, to się bierze właśnie z tego, że, byli, że chcieliśmy być wolni, że, byli, że z tego jesteśmy dumni. To jest coś, co takim jest powodem bycia Polakiem jako, jako, jako pewnego pewnej manifestacji. To znaczy być tym Polakiem, bo solidarność, bo, 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 bo walka o, o, o wolność, bo, bo walka o, o pewne ideały, które się z Polską kojarzyły na tej przestrzeni geograficznej, w której jesteśmy. I ludzie w imię tych ideałów, dokładnie tych samych, w imię których moja, mój dziadek i jego siostry poszli do Powstania Warszawskiego, dokładnie w imię tych samych ideałów ludzie stali w kolejce, żeby zagłosować przeciwko tej Władzy. I to jest bardzo budujące, że pomimo tej propagandy, pomimo tego wszystkiego, co oni wydali, żeby Polaków zrusyfikować, bo ja to nazywam po imieniu, to była próba politycznej rusyfikacji państwa, narodu polskiego, politycznej rusyfikacji bez języka. Bez języka. Ale co z tego? Jeżeli polska telewizja po polsku mówiła dokładnie to samo, co telewizja rosyjska po rosyjsku na temat Europy, na temat gejów, na temat mniejszości, na temat historii nawet, w sumie, nie polsko-rosyjskiej akurat, bo tutaj rzeczywiście te narracje się różniły, bo muszą się różnić, ale co do idei tej zasadniczej, to te narracje się nie różniły, i to była próba rusyfikacji Polski. I przeciwko tej rusyfikacji myśmy stanęli i, i, i zagłosowaliśmy przeciwko, i ona się już nigdy nie może powtórzyć. No. Bo, bo to jest istota rzeczy. Była próba zmienienia charakteru naszego narodu. Z narodu zachodniego na naród wschodni. I ona się nie udała. To niech państwo, spojrzy w kamerę i powie, że szczęśliwy Polski już czas będzie. Szczęśliwej Polski już czas, proszę państwa. I ta Polska jest, ta Polska będzie. I tę Polską my razem budujemy. Innej już nie będzie. Złe czasy odeszły. Hołk, proszę państwa. Bardzo dziękuję za uwagę państwu. Dziękuję bardzo serdecznie Dzięki panu marszałkowi Karmickiemu, który był naszym gościem dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manantropo. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.